Nagrywamy oficjalnie. Parę dni temu wyszedł dodatek w czwartek. Ja to nagrywam w niedzielę, więc już pewnie macherzy związani z tą grą wszystko ograli. Mianowicie dodatek do Cities Skylines związany z śniegiem. Nazywa się Snowfall. Innymi słowy, no rozpoczynamy sprawdzenie takie żmudne, trwające 20 odcinków, nim dojdę do tego, co tu się tak naprawdę zmieniło. W tym celu założymy sobie nowe miasto. I co? Dzisiaj pogram jakieś niecałą godzinę w to, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Bez kodów, bez cheatów, bez niczego. Z tego, co wiem, to oczywiście wyszedł też dodatek, jak ktoś nie chce inwestować w DLC. A niewykluczone, że w DLC już te warunki śniegowe zrobili dawno, dawno temu. Z tego, co widziałem na czacie, który gdzieś tu się znajduje na ekranie, podobno są hejty na tę grę. Coś takiego, może źle doczytałem. I to też sprawdzimy. Mamy tak, lodowe wyspy. Śnieżne wybrzeże. Wiem, że doszły tramwaje. Laguna. Dobra, czyli coś zimowego. Śnieżne wybrzeże, śnieżne wybrzeże, śnieżne wybrzeże. Czy ktoś się orientuje w ogóle, czy to jest tak, że na przykład mogę sobie wziąć zwykłą mapę i poczekać, aż tam się zrobi... przyjdzie zima? Czy to działa inaczej? Czy After Dark coś ciekawego daje? Tak, był jeszcze jeden dodatek. After Dark, który dał noc, a ten daje nam śnieg. Pytanie brzmi... co jeszcze? Czego jeszcze brakuje? Że nie mogę. Okej, czyli dobra, wybierzemy w takim razie od razu coś takiego jak Śnieżne Wybrzeże. No i jedziemy. Nie grałem dużo potem w oryginał, bo jakoś super wyszło mi moje bieżące miasto pierwsze. Albo drugie. I było zbyt prosto. Że po roku się nie zmieniają. Czekamy na moda. Nie wiem, pewnie o tym wspominałem, ale chyba nie na streamie, który jest nagrywany. Zwolnijmy czas. Cześć. Czy ten szum nie jest zbyt głośny? Może być. Pauza. Zacznijmy budować drogi oraz rejony w ich pobliżu, w obszarach z przypisanymi rejonami. W sposób automatyczny zaczyna pojawiać się budynki, a w miarę rozwoju odblokowywane będą nowe usługi, miejsce i budynki. No rozumiem. Dobra. Wyłącz Uplaya, bo będzie mrygotać. A mam to gdzieś, poznacie moich wirtualnych znajomych z Uplaya. A na razie tak. Co musimy pamiętać? Wsadem się rusza, tak. Że oczywiście regiony można rozwijać, więc będziemy mieć wyspę. Tu pływają jakieś statki. Muzyka ostro daje. Co, że pogoda się zmienia? Mapa w Kieleckim. No nic, nie mam zbyt dużego wyboru, zaczynamy tutaj. Mamy tak. Ta muzyka mnie zdenerwuje, znaczy... muszę to gdzieś ustawić, bo jak zbliżam, to się pojawia. I ona jest całkiem ostra. Dźwięk. Ustawienie głośności jest takie. Język jest polski, przewijanie na krawędziach. Odwrócenie 8 super jednostki temperatury. Nigdy nie potrafiłem przejrzeć cytryżu na Fahrenheit, zostawiłem Fahrenheity. Samouczek spoko, bo nic nie rozumiem. Otwieraj samoautomatycznie wiadomości ćwierkacza spoko. Autozapis E. Cykl dobowy super. Dynamiczna pogoda to stała nowość jeszcze też. Grafika jest najwyższa. Różne, zresety, odblokowywanie budynku unikatowego, konfiguracje, dźwięk, no nic, dobra. Więc wyciszę te tam darcie się w tle totalnie i skupimy się na rozgrywce. Więc tak, wiadomo, w tej grze jest ta zasada, że już autostrada jest. Czyli trochę odwrotnie niż w Polsce, więc możemy ją nawet nazwać jakąś paraobwodnicą, bo zakładam się, że to biegnie naokoło tej mapy. Czy możesz się jakoś przyjrzeć? Muszę bardzo zbliżyć, żeby się przyjrzeć, więc... nie wiemy dokładnie, co tu się dzieje. I tak, żeby sprawdzić nowości. Nazywa się Lycandale. Czy ta nazwa mi odpowiada? Będziemy ją zmieniać w trakcie. Transport jakiś wodny, rzeczny właściwie.
A coś tam mówi, że ludzie są zdziwieni, że DLC do gier Paradoksu potrafią być upośledzone i nic nie wprowadzające. O to chodzi. Aha. A to nie, nie mam tego jakiegoś oporu. Że tutaj nic się nowego za bardzo nie pojawiło, tak? No Paradoks. Paradoks. Też jakoś... Wiem, co nie potrafili zrobić, jak było z Magicą na przykład. Zmamy śnieg. Gra pozwala mi na razie budować tylko drogę. I co? Przyjeżdżałem tutaj samochodami. Zobaczmy teraz na jakieś takie bardziej zaawansowane widoki. Żeby to zrobić jakoś z głową, jeśli czymś takim dysponuję. To jest właśnie to. Buduj drogi, ja rozumiem. Jesteśmy na pauzie, więc nie ma spiny. Nie ma szczęścia. Im niższa temperatura, tym większe potrzebowanie stanu na ogrzewanie od nas energię elektryczną. To może być śmieszne. To jest mój hajs. Czy tylko mi się wydaje? Nie. Tego menu szukałem. Więc chciałbym coś sprawdzić, ale widzę, że nie mogę niczego na razie sprawdzić. Czy to są jakieś złoża? Dobra. Za bardzo kombinuję. Że to, gierka zastan DLC do wyciągania hajsu. A czego, co jest w DLC, czego nie ma w tym najnowszym patchu? Od razu sobie rozwiążmy tę zagadkę. Tak się boję zrobić taką głupią decyzję, ale radni robią to samo przeważnie, więc nie robiąc nawet symulacji w grze, więc nie ma się co bać. Nie sprawdziłem jednego, czy to jest schemat miasta europejskiego, czy amerykańskiego. Rozbuduj drogę, dowolna droga. Włącz przyciąganie. Przyjeżdżają. Jakby to mieć wizję? Będzie jakieś takie turystyczno-rekreacyjne tutaj osiedle, tylko tak, nie mam zbyt wiele hajsów, więc ono powstanie dopiero kiedyś w swoim czasie. A na razie zróbmy taką tutaj murzyńską dzielnicę, którą wysadzimy w swoim powietrzu. Znaczy, będą tu przyjeżdżać, to się będą osiedlać. Czy naprawili AI powodujące korki? To chyba już dawno. Nie mam pomysłu na to miasto. No, tak w pysk strzelił, powiem, już turystyczne. Śnieżna miejscowość, ale nie ma gór, więc nie mogłoby na narty jeździć i tak dalej. Kurczę. Plus, europejskie miasta się buduje na ruinach starych miast, nie? Więc to powinno być tak w ogóle, że powinien dostać jakiś, kurde, zamek królewski w środku, potem postkomunistyczną dzielnicę, nazwijmy ją jakaś tam huta Stalina, i trzeba byłoby to jakoś tutaj sensownie rozwijać. Natomiast tego tutaj nie ma. I miasto europejskie od zera. Gdzie takie ostatnie miasto w Europie powstało od zera? Kurde, na upartego pewnie gdzieś w Rosji. Wschodniej. Zachodniej, przepraszam. Kurde, no dobra. Zróbmy badziew typowy. To miejsce jest już... Co ty gadasz, jest zajęte? No dobra, załóżmy, że jest zajęte. Połączmy to, żeby sobie mogli już zawracać tutaj spokojnie. No i teraz... Jak to ładnie zrobić? Czy ktoś mówi, że to są tory? Czy to są tory? Tak, to są tory, czyli pociągi też będą. Żeby to miało styl europejski. Dobra, mimo wszystko zaryzykuję, żeby gdzieś się wgrywało. Więc tutaj kiedyś była przed laty osada rybacka. Prawda? Żyły tam ten... krowy i tak dalej. Krowy zamarzły, ale ryby były. I co by tu mogło być? Więcej opcji. Asio. Wyginanie, tak. Chcemy, żeby to było takie łukowato wygięte nad tym całym tym. Tak by to zrobili nasi pradziadowie, prawda? To nie musi być super optymalne, choć to było europejskie. Tu już była taka piękna dróżka. O, super. I tu sobie żyli ludzie. Żyli, będą przeplatane sklepy z domkami, sklepy z domkami. Więc tu będzie strefa mieszkaniowa. I weźmiemy to i zaznaczamy tutaj. Dziab. Dojeżdżali bitą drogą tekturową. I potem się zastanowimy nad dalszą historią dzielnicy. Zobaczymy, czy to pociągnie. To jednak to nie jest gra, która jest grą o spełnianiu fantazji. Ja jeszcze raz, źle wybrałem, miało być to. Dużo widzę typów dróg się pojawiło. 2800 zł. O, super.
Uznajemy to za otwarte. Zobaczmy, co się będzie działo z drogą ze wszystkim i co mi gra dalej powie. Czyli mam już koncept. Będzie czegoś brakowało od razu. Patrzcie, jak pociąg jedzie. Patrzcie, jak jeździ piękny pociąg torowy. Chciałoby się rzec. Skąd oni mogą mieć w tej Europie prąd? O ile nie jesteśmy w Niemczech, to oczywiście ani w Polsce wraz z elektrowni nuklearnej. I co tu się pojawiło? Elektrownia węglowa. Brzmi super. Polecam ogarnąć mody. Trafik plus plus, który pozwala zdefiniować, jak ma przebiegać ruch na skrzyżowaniach. Mody. Czyli możemy mieć elektrownię wiatrową. Nikt tego nie robi normalny. I elektrownię węglową. Wykorzystuje węgiel do produkcji energii elektrycznej, znacząco zwiększa poziom zanieczyszczenia. Że na tym zjeździe będą korki. Oczywiście, że tak. Spokojnie, musimy tu stworzyć historię. To jest miasto, które ma jakieś europejskie korzenie, prawda? Więc tu na stole była jakaś wieś starożytna, tu byli rybacy i tyle. Tu się jeździło z saniami, zamarzali, tu były dwie rodziny i tak dalej, prawda? Więc to wiadomo, że tutaj dopiero potem kiedyś szła autostrada przypadkiem i ich podłączyli. Musimy myśleć historycznie, prawda? No. I... Kurde, elektrownia węglowa. Zrób pro-eko miasto. Że kościół, szkoła, strzelnica. Dobry pomysł. Nie pasuje mi to. Kurde, tak nie robi u nas. Ale no niestety gra. Więc załóżmy, że gdzieś tutaj sobie stoi elektrownia. Zbudowana jeszcze w XIX wieku, gdzie ten cały zasrany łysek woził ten węgiel. Zbudowali i tyle. Aha, budynek musi być umieszczony przy drodze. No super, super. Więc jak to było przed laty? Był wójt z księdzem, ustalili, że... Dajmy jakoś tę drogę. Droga musi być krzywa, nie? Bo to szedł tak krzywo i potem na planie tego zrobili drogę. Całą tu się pisze historia. Brown City. więc bierzemy drogę. Aha, bo to mi zasłania. Osiągnij kamień milowy, asio. I tutaj jest dowolna droga nagle. Patrzcie, jaka pokrzywiona. Mam to gdzieś. Bo tutaj, nie wiem, czy gdzieś było pole jakiegoś tam... Okej, już jest tak. Tu były pola tak poprowadzone i tyle. I tutaj na końcu drogi ksiądz uznał, że jest potrzebna z wójtem, z sołtysem, że potrzebna jest elektrownia węglowa. No i jest, i zbudowali, prawda? Słynną elektrownię węglową. Możemy ją nazwać elektrownia węglowa, jakaś tam murzynek. A wtedy jeszcze nie było, nie to był tutaj egzotyczny temat. Wesoła nazwa, albo nie, dym. Dym była, prawda? Marcyś fasował. Mamy to, obserwuj, włącz, wyłącz, ja zaliczam. Można ją jeszcze ewentualnie przenieść, albo otworzyć panel. Otwórzmy panel, budżet, woda, super. Teraz tak, elektrociepłownia Kraków. Gdzie kościół? Mam nadzieję, że będzie. Nie mam mody, chcecie się wgrać mody na kościół. I strzelnicę. Gratulacje, pierwszą elektrownię w mieście. Hashtag podekscytowany. Hashtag drugi Kraków. Tak, Anny Dymny. Okej, okay. Fajnie mieć stały dostęp do elektryczności, ale trzeba jeszcze wziąć pod uwagę środowisko. Czy tą babę można jakoś uspokoić? Jak to wygląda? Wygląda całkiem nowocześnie. Ośnieżenie, super. Okej, okay. Co tam? Osadzają się, budują? Kto by nie chciał mieszkać w tak historycznym, pięknym mieście? Co, powstają domki? Niestety te noby potrzebują się kilku rzeczy. Niestety wody zapewne potrzebują. I doprowadzić ten prąd. Co my tutaj mamy? Wieża ciśnień. Wieża ciśnień zaopatruje... Aha, czy gra mi teraz pokazuje, jak wygląda nawodnienie tego patologicznego obszaru? Ściek. Stacja wodociągowa, hałas. To ma tak, hałas 25. Nie wiem, czy to informowało mnie kiedyś, jak to grałem. Czy łagry można zbudować?
Mody, mody, mody. Ja gram na wersji waniliowej, prawda? Czekaj, obalaj od mućka. Już patrzę, co tam. Jest Steam Community File Data, dzięki. Sprawdzamy linki od szanownych widzów. Okej, okay. Muciek kleił Lenin Monument Props. Okej, okay. Dojdziemy do tego. Ale na razie jeszcze jedziemy w waniliową wersję. Załóżmy, ktoś też nie lubi modów. Więc mamy to. Teraz tak, jaka była różnica między tym? Utrzymanie 240 tych kurde jakichś tam cebulionów. Nawet jest C, są cebuliony na tydzień. Stacja wodociągowa 240 na tydzień kosztuje 2500-3500. Jak rozumiem, w gruncie nie ma niczego, bo gra mi pokazuje jakieś. Tu jest woda. Tu jest jeziorko. Tak? Czyli koszt budowy. Co to jest? Tak, stacja wodociągowa. No i stacja wodociągowa oczywiście była tutaj. Ona zapewne będzie potrzebowała prądu i innych takich. Okej, okay, pociągniemy teraz oczywiście najkrótszą możliwą linią. Prąd do tego, 3000-4000 złotych. I cóż, niech to się dalej toczy. Jak to wygląda na razie? Minus 300 cebulionów, 372 cebuliony. To jaki to jest przychód na tydzień? Bo oczywiście jeszcze nic nie produkują. Powoli się zaczynają tutaj mieszkać. Wszystko ładnie ośnieżone. I to jest fajne. Ładnie tu jest. Podoba mi się to. No i taka właśnie osada pararybacka. Na razie jeszcze jakieś tam bunty z gatunku, albo my potrzebujemy wody. Ale no właśnie. Czy to zamarznie, czy to nie zamarznie? Ciekawostka, rury śnie to tak ładnie giąć jak drogi. Dobra. Potrzebuję prądu, nie? Więc muszę niestety pociągnąć ten kabel stąd dotąd. No i jest, tak? Jest ten prąd, czy coś jest nie tak? Jest. Dobra, woda, prąd jest. No i teraz tak. Więc tu żyli rybacy kiedyś. Jezu, co jest grane? Ścieki. Już ten... Czy jest ten słynny widok? Ja to nie grałem, więc zobaczcie. Widok... No tak, woda jest. Brakuje koncepcji szamba. No bo to by było strasznie fajne, gdyby było szambo. Mamy tutaj zasadniczy problem. Nie. Dobra, możemy to wywalać tutaj. Tu będą mieszkać, tu będziemy wywalać. Tu będzie słynna strefa śmierci, tam zrobimy kąpielisko dla dzieci. Aha, tylko fajnie, że pokazują mi dopiero teraz, skąd, dokąd płynie woda. Nie ma faktu, że płynie gdzieś tam. Czek, damy odpływ tutaj. Będzie festiwal kupy. A jak damy tutaj, to płynie tu i tam... Dobra. Życie, Europa, nie? Dawniej to wiadomo, była fosa. Jakby się dało, to bym kazał zrobić jednak ten. Niech to wszystko rusza. Chlup. Szambo bym porobił i tyle. No i co? Czy już zasało? Uwaga, patrzcie jak płyną. Ciekawe, widzę, że nie stosują tak trafiającej do wyobraźni kolorystyki jak w przepięknym SimCity, gdzie kupy były, pamiętajmy, brązowe, prawda? Aż się chciało gdzieś tam założyć wytwórnie lodów czekoladowych i inne takie wesołe, średnio obleśne tematy. Dobra, kościoła jeszcze nie ma. Mają chęć na razie, tu mieszkają bogaci ludzie, prawda? Bo chłopów wypędziliśmy i chcą kupować. Jak powstają ulice w takich miastach? Tak, tato, kupa. Żebym sobie nie kopnął w kabel, mam komputer boże obkiem ustawiony. Z tej radości. Mieszkają tutaj ludzie i nagle buch! Sklep monopolowy. Więc będziemy robić takie strefy... Strefy z dupy, za przeproszeniem. Czyli bach. I tutaj monopol. Tak? Zaliczyło, czy nie? Cewy niebieskie. Czy mogę tą...
odmalować tę strefę, czy muszę najpierw dać narzędzie do odmalowywania stref, tak, najpierw do odmalowywania, więc tutaj jest ten, tutaj przy wjeździe i tu dajemy koncesję z Sołtysem, że tu powstanie jeden, tu powstanie drugi, chcemy mieć 100% European, czy tam 100% European Experience. Tutaj jeszcze warzywniak i super się bawią. Dobra. No i okej, okay. I życie się toczy. Tak, monopol groszek. Już, proszę, jest pierwszy hipermarket. Się prosi o mody polskie. Żabka. Lumpex. Może prawy można było nawet... Spoko, poradziliśmy sobie. No jest, dobra. Potem pociągniemy tu tramwaje. Natomiast co? Jak to bywa w takich historycznych miastach? Jak te chamy mieszkają tutaj? Była potem droga jakoś tak pociągnięta. Tak, tu krzywo schodziła. I tutaj taki deweloper zbudował nowe domki. One były tak. Tutaj trochę tak. Tu było tak. I tu też mieszkali ludzie, prawda? Bez niczego. Że prądu nie masz w ściekach. Jak to? Był prąd. I nadal jest. Chyba, że coś nie odczytuje, to się do... tu też mieszkają sobie ludzie. Załóżmy, że gdzieś tutaj. Plus, tu oczywiście też się zbudował mały monopolowy. O, pewnie prawie się odznacza. Wylejemy go tutaj. I tu na rogu był do wypożyczania kaset wideo. Super, miasto żyje. Doprowadzimy im nawet prąd. Niech mają. Kurde. Super. Podoba mi się. 100% europejskiego miasta. Burdel. Czy takiego Europa Wschodnia i tak dalej. Ogólnie to powinno być tak, że to będzie miasto, które powstało na zasadzie... To będziemy rozwijać w tym kierunku później. Jak były te zasady kolonizacji. Że wzdłuż rzeki, prawda, przy rzece była droga. Mieli pole potem i tak dalej. To się tak rozkładało. Prostopadle do rzeki, działki, one były dzielone, bo potem miał 5 synów i potem były takie wąskie te. Co tak bez przemysłu? Musimy pomyśleć właśnie, przemysł. A co to symbolizuje? Jesteśmy odpięci? Jakim cudem, jak jesteśmy przypięci? Tak, na razie jest super. I co? Coś jednak przemysł, tak? Okej, okay, przemysł. No dobra. Kurde, rolnicy by tu mieszkali. Tylko, że w zimie... Pytanie, jak bardzo to jest zimowy kraina, zimowa? Czyli pytanie brzmi, co się robi w tych Bieszczadach? Wypalanie drewna? Kurczę, no jak w pysk nic nie można robić. Przemysł ciężki, stocznia. Jakieś zakłady azotowe były. Kurde, dobra. Oni tutaj wychodzili i... Ah, to będzie piękne. Tu mamy las. Meble. Drwale byli, meble i takie inne rzeczy. A tutaj będzie... tylko tak, jak tutaj każę robić rybaków, to zrobią mi tak jakieś, nie wiadomo co. Tak, huta aluminium. czy tu sobie mieszkają, prawda? Tu były te wieśniaki i tak dalej, kiedyś. Tutaj nowy deweloper zrobił osiedle, nikt tam nie mieszka, bo po co? W sumie nie ma po... Aha, widzimy tutaj, czemu nikt nie mieszka. Ale chcą pracować. Darmo zjady. Zastanówmy się, jak taka wieś wygląda. No więc się tu jechało i jechało. Tą drogą. Tam kogoś wysiedlimy przy okazji. Nigdy nie była prosta. Oczywiście. Aż na końcu drogi był zakład. Zakłady, powiedzmy. Przy zakładach będzie sklep.
No, super. Co to za drogi, typ drogi w ogóle? Aha, to jest ta... Dobra, niech będzie, że to jest w ogóle taka droga. Życie, na razie to jest wieś. Dobijemy do 10 tysięcy mieszkańców, będzie cud. Na końcu drogi zawsze sklep. Czemu nazwa regionu taka jest? Na razie jeszcze będziemy modyfikować. Historia się dopiero pisze, prawda? Że wzoruj się na Google Maps, to jest dobry pomysł. O, w ogóle idzie noc. A nocą przyjdą wilki i wszystko zginie. Dobra. Co tu mogą robić w tym miejscu? Aha, to jest jakaś stacja benzynowa, typowa, trzeba zjechać 200 metrów. Pancakes International. Nie wiem, Shambo. Czy mają gdzie pracować? A, chcą jeszcze więcej pracować. Ej, noc jest super. Patrzcie, jak to ładnie wygląda. Oho. Korków nie ma, ale i tak jest zajebiście. Tu elektrownia. Ej, fajny klimat. Super, super, super. Zakłady potrzebują wodę. Okej, niech stracę. Powinno być tak prowadzone równo z drogą, że jak będą robić z rurami, to będą oczywiście drogi zablokowane. Okej. Nie, no super fajnie, podoba mi się. Oświetlenie jest niepotrzebne, ale wiecie jak jest. Dobra, no chcą spracować. Zaczynają się powoli osiedlać w mega osiedlu. Te domy powinny być takie typowe. Ej, woda, 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 woda. Woda i kupsy. Kupsy, młodzieżowa, slangowo określenie, do wiadomo, niech znają, że mają litość. Co wy z tymi kupami? To jest najśmieszniejszy temat na litość boską, rozumiecie? Kupy w grach. To jest temat takiego tabu. Na przykład jak były przecież... Pierwszą kupę w grach widziałem w grze Kingpin. Taka ciekawostka. Pływała w kiblu. To było niesamowicie szokujące. W sensie, że się wydawało, że taki temat tabu, a nagle kupa w grze, prawda? A nagle się okazuje, że w SimCity 5 to był temat w ogóle numer jeden. Już jak koleś się upajał, który pokazywał tę grę, że mają system tych całych agentsów, czyli takich nośników i kupa płynie. To było rewelacyjne. Ho? Dobra, dobra. A co to za wątpy nagle? Dobra, co się stało? Uzdatnienie ścieków nawaliło. Ale dlaczego? Czy to wina... dobra, rozumiem wasze tutaj te sugestie, że nie mam prądu w uzdatnianiu ścieków. To jest tak, czy prościej prąd zabrać stąd, czy stąd? To jest śmiesznie jest. Ciągniemy, ciągniemy. I uwaga, kryzys. Czy w ogóle możemy sprawdzić, jak to wygląda? Czy gra mi pokaże? Pokaże mi pewnie. Spacja, czas leci. Czy tu odpływa jakoś? Że odwzoruję jakąś solinę albo ustrzyki. A wy co? Chyba tu już macie ten. Dobra. A to jest luksus, że nic im nie śmierdzi w ogóle. Okej, czyli żyją sobie. Temperatura jest 22 stopnie. I rośnie. Miasto nie przynosi zysków. Ale to jest standard. I co? Osiągnie populację 1000. To nie będzie możliwe. Tu jedna fabryka. Tu będzie druga fabryka, większa. Jestem twoją fabryką, była taka piosenka. Gdzieś tu będzie taka kolejna fabryka. Oczywiście nie może być połączone te drogi, więc ona będzie tu dojazdem takim. I tu będzie kolejna strefa fabryczna. Mam tą wylewną. Tu, potem tak, taka mała tetrisowa fabryka, taka gdzieś tu. Super. A, tylko osiedla oczywiście, zarąbiście. Super, europejskie miasto. Tak, ziemia obiecana 2.0. Czy w nocy też się budują? Podejrzewam, że tak, bo tak by się trochę nudziło. To taka będzie strefa, gdzie idziesz sobie do sklepu, do pracy. No nie wiadomo czego tak naprawdę.
ktoś tu mieszka, Europa, no po prostu. Wschodnie. Tak, sklepiki, jakieś domki, super pewnie. Tylko, że ci mieszkańcy się nie krują tymi europejskimi przymusami, że musisz mieszkać. O, już powstaje, super. Ale o, śniegi fajny, fajny efekt tego śniegu. Muszę przyznać. No i ładnie, kurczę. Więc żyje sobie to nasza wieś. Tu fabryki, tu to. I super. Gdzie jest cmentarz? A właśnie. Mamy tutaj mnóstwo innych atrakcji, których jeszcze nie mogę niestety używać, bo osiągnie polecenie 440. Zobaczymy, czy to się da zrobić. Znowu awaria prądu. Czy to są te, jak rozumiem, atrakcje związane z tym, że jest zimno, tak? Czy coś... A co ty masz za problem tam, ludziku? A, okej, okay, to jest zupełnie innej natury problem. Są niepodpięci. Do niczego. Podepniemy ich ładnie czy efektywnie? Podepniemy ich ładnie. Czy efektywnie, o. Dobra. No, przewielenie na krańcach jest. No i wygląda spoko. Tylko, że podejrzewam, że budując tak, będzie problem, żeby to jakoś egzystowało. Że woda nie zamarza w mururach. Boże, ktoś tam wkleił piękny, tracz wkleił piękne miasto. Okej, okay, zapotrzebowanie, chcą więcej pracować. Jakby to było możliwe, więc tu mieszkają. Tu mają dojazd do jednej fabryki, do drugiej fabryki. No i pomyślmy. Skoro tu jest elektrownia, to przy elektrowni też coś zaczęło się budować. Tak, dokładnie tak. Zaczęło powstawać, a może nie tutaj od razu, ale tutaj na początku. Więc tu jest to chyba jakaś droga taka dojazdowa. Jezu, fajny ten kurz leci. Więc kiedyś tu był taki PGR. Albo nie, jakaś cepelia była. Więc zrobili jednokierunkową drogę. Gdzie była ta cepelia, to był taki magiczny brak funduszy. Aha, no to super. Czy jest sensowne, żeby był dojazd? Dobra, załóżmy, że w takim razie... koło elektrowni, to będzie projekt niestety nie do końca udany, widzę. Trochę się tego nabudowało, prąd od razu będzie. A tu jest, jak ktoś tu wjedzie, no to powodzenia. Okej, okay, czasie płyń. Zacznijmy zarabiać pieniądze wreszcie na tym mieście. Wstaje słońce. 440. Mogę brać pożyczki w ostatniej chwili. Opieka zdrowotna. Odpady mogą być, nie zasługują na to. Nowe budynki. Klinika. Wysypisko. Szkoła. Dobra. Na razie wszystko żyje. Dostałem hajs za to, że osiągnąłem takie coś. Aha, a ciekawostka. Elektrownia nie potrzebowała wody. Pociągnięcie tutaj linii będzie mnie kosztowało fortunę. Ale na szczęście pomyślimy i zbudujemy za 2,5 tysiąca złotych. Osobną stację, z której dociągniemy to wszystko. To będzie trochę tańsze. Odwdzięczymy się elektrowni. Elektrownia się odwdzięczy prądem. No i mamy takie coś. Budzi się, więc wstaje nowy dzień. Gdzież jest to słońce? No oko powinno być z tej strony, nie? Bo wiemy, że jak cień jest tu, to gdzieś jest tam, ale pada śnieg. Co tam było? Elektrownia atomowa przy szpitalu. Tak! Nie wiem, czy jest jakiś wpływ promieniowania w ogóle w tej grze odwzorowany, byłoby fajnie. Więc tutaj fabryki, tutaj ten... Powoli zaczynamy w ogóle wychodzić na zero. Pytanie brzmi, czy chcemy, żeby tu było gdzieś wysypisko? Tak, musi być wysypisko w jakimś totalnie bezsensownym miejscu.
Jaki problem jest ze ściekiem? Aha, że to nie jest zintegrowany system, więc oni nie mają jak zabrać ścieków. Jezu Chryste. Okay. Ile będzie mnie kosztowało połączenie tego badziewia? 3600 cebulionów. To jest, na razie muszą niestety się nauczyć żyć ze ściekami. Niech tam powstanie... Co nie używanie dwa ścieków jakiś? Czy to jest logiczna gra? Jeśli oczywiście założymy, że to miasto powstaje od zera. To się tutaj w Europie rzadko zdarza. Znaczy tak, może docisnąć ten obszar. Tylko tak trzeba będzie go pocisnąć w te i we w te. Ile będzie mi kosztowało zbudowanie tej drogi do końca? 3000. Okej, okay, dobra. Słynny taki PGR-ek. Może wysypisko w centrum miasta. Tak! Bo kiedyś to nie było centrum. Tylko teraz to jest centrum. To jest dobry pomysł. Dobra, czy połączyć ich? Okej, okay, zrobimy ten zintegrowany system. Niech stracę. A wiem, że tracę dużo w tym momencie. Niech mają ten spokój z kupami. No i zobaczmy, co z tego wychodzi. Zaczynamy zarabiać w ogóle. To jest dobry motyw, żeby... Toaleta nie działa. Idź się, pani, obudź. W sensie, że to jest takie... europejskie... miasto... wzorcowe. Miasto w ogóle. Tak się żyje. Żyje w tej Europie. Albo i tak to się żyje. Okej. Okay. Użyjemy chmury, będę grał na innych tych. Że po kształcie dróg widać, że to będzie patologia. Jak w życiu? To nie jest miasto, które jest idealne. Nie ma być idealne, ma być prawdziwe. Tak kiedyś budowali, prawda? Tu był PGR, tu było to. Będzie fajnie. Druga w linii metra. Nie, ale to jakbyś tak zrobić z Trin Sinai, to będzie tak typowe fajne miasto. A co to jest to? Uwaga, mamy nową atrakcję. Związaną z, jak rozumiem... Tym, że oblodziło drogi. Super, patrzcie w ogóle jak się odbija ten. I co, jedzie samochód i nic. Dobra, pamiętajcie, najważniejsze to jest dostosować prędkość do warunków jazdy. No warunków, napojących na drodze. Minus 9. Super. Tutaj problem z wodą. Co to znaczy problem z wodą? Jezu Chryste, no koleś centymetr pozbuduje do mnie, pociągnie sobie sam rury. Masz najmniej łaskę. Dobrze. Więc tak, chcą niestety bardziej kupować. Więc tą koniunkturę odkryła tutaj Mariola i zbudowała kolejny super sklep. Gdzieś tu. Oczywiście nagle się Henek chciało siedzieć naprzeciwko, więc jest to tak, mieć bliżej. Powstaje nowy monopolowy, koncesję udzielam jako burmistrz w tym miejscu, w tym. To jest to słynne osiedle, fabryczne. super, jak na razie spoko. Ludzie tu mieszkają. Pracownicy chcieli oczywiście przy wyjściu ze sklepów mieć, wyjściu z pracy coś kupić, prawda? Więc powstają małe supermarkety tutaj. Gdzie pracownicy wyjeżdżają i inwestują pieniądze, które ciężko zarobili. Dobra. Zarabiamy. Jest 10 tysięcy cebulionów. To się nie zdarza. No i tutaj. Dawna cepelia. Gdzie robili z drewna coś tam. Kurde, no fajnie, historia, widać w tym mieście historię. Jak to pisał w świętej pamięci już Pratchett, że tą trasą szły krowy. Tu było osiedle miśkowców i oni krowy prowadzili właśnie tak, bo tu było bagno kiedyś. I wilki. Więc jeśli tutaj ta krowa szła, potem tu stał cerkiew, tu stała, to był cmentarz żydowski.
i prosto tutaj do wodopoju. I wracały dokładnie tą samą, pędzili krowy tymi drogami. Dlatego jest taka droga, zajebiście. Tutaj powstało nowe osiedle. Tu powinna być taka wydeptana ścieżka. I ścieżki w tej grze przecież istnieją. Nie zapominajmy o tym, więc można by ją zrobić w sumie. Dwupasmowa droga żwirowa. A ścieżki, ścieżki. Co się stało z wodociągami? A co się miało stać? Znaczy, że ktoś tam znowu zaczął budować i nie zgłosił tego do urzędu. Powinno być bach. Za przeproszeniem jebnąć karę. Dobra, tutaj. Że krowy przymarzały do ziemi. Tak, szkielety są do dzisiaj. Dobra, jesteśmy na grubym plusie. Niesamowite, nie wierzę w to. To nie może być europejskie miasto. To czat z białą czcionką na białym tle. Tak, tak. To jest czat dla ludzi, którzy potrafią docenić jakieś ten... Hej, co tu się teraz dzieje? Śmieć. Dobrze. Więc oczywiście było sobie wysypisko. Szkoła. Szkoła będzie na końcu w ogóle gdzieś totalne zadupie. Tam, gdzie był stary... Tam, gdzie była ten stary dwór. Jak ten umarli państwo, to chłopi zrobili tam szkołę. Bo oczywiście kazali za PRL-u. Dobra, dobra, to będzie zajebista koncepcja. Odpady. A śmietnisko? Śmietnisko było blisko. Nie chciało im się chodzić oczywiście. Ale będzie dobre. Więc kiedyś jak były tylko dwa domy, to musieli gdzieś tu wyrzucać śmieci. I była bita droga. Prowadzona gdzieś tutaj, się właśnie wyjeżdżało z tego osiedla tu, skręcało się w prawo. Ona szła tak krzywo, tutaj był słup, więc trzeba było zakręcić. Zbyt mała odległość, dobrze. I tu się dojeżdżało do wysypiska. Supryza. Wow. I z tego punktu widzenia oczywiście nie było go widać, dopóki się nie rozrosło. Zarąbiste. Tak było. Ale to jest piękne miasto. Szkoła. Więc jak mówiliśmy, pan miał, tu byli ci chłopi, tu były pola i gdzieś tu był taki stary dworek szlachecki. Prawda? Oni tam wymarli, potem hitlerowcy, potem Sowieci wystrzelali tą inteligencję. No i była chata i trzeba było zrobić szkołę, która kosztuje 10 tysięcy złotych, więc to w przyszłym życiu. Jeszcze ten tutaj, przepiękny PGR stary, to będzie, wejdą strefy, a kiedyś wiem, że wejdą. Wow, wieś już jest. Hej. 850 mieszkańców. Nowy obszar można zainwestować, tam będzie stare miasto. To będzie pomysł fajny. Tam kolejna historia będziemy pisać. Dzielnice doszły. Super, super, super. Zaczyna się robić, zaczyna się rozkręcać. Specjalizacja rolnictwo. Mega. Tak, tereny po obozie koncentracyjnym. Leśnictwo. Czujniki dymu. Posterunek milicji. Remiza. Remiza powinna mieć ten feature, że tam będą śluby, właściwie wesela robione. Barbara, naprawdę świetna wiadomość, burmistrzu, miasto, hashtag miasto i hashtag burmistrzu, ej, może teraz przyłączyć nowe sąsiadujące obszary, hashtag nowe możliwości, tak, hashtag zmiany i hashtag piąteczek, super. Zrób dzielnicę patologii, cygańska dzielnica, oczywiście, skoro mamy już tutaj ten, obudujemy go i tutaj będą się, tu będzie jeden domek w ogóle, tak, na stówę, żule tu muszą mieszkać. Tu mieszkają żule, tu cyganie, tu mają sklep. I tu oczywiście zawsze jak jechało się z tymi gratami, to potem można było kupić wódkę. Prawda? Sprzedałeś ten grat i jest. Zajebiście. Nie suszcie skarpet na górze grzejnika. Haha, widzę tam śmieszki pracują przy tłumaczeniach. Ale fajnie, dobra. Jest ta główna ulica. Super, europejska. Okej. Nie, no jak na razie bawimy się świetnie.
Will, Rail Six Siege, gra w Rainbow Six, a nie wiem, co tracę. Nie, no super, super się żyje na tej wsi. Trzeba pomyśleć jakąś nazwą taką sensowną. Zadupice. Kurde. No nic, jeszcze będziemy myśleć. To ważna nazwa historyczna. Mamy tak, rzeki. Jakaś brudniawa. Prawda? Albo... Jaka tam mogła się nazywać? Strasznie duża ta rzeka w ogóle. To nie pasuje, taki potok powinien być, ale okej. Boże, powiem. Czemu mała akcelerator też? Bo spokojnie, to się musimy rozmyślać. Sosnowiec. Czekaj, stanów przepisy. To będzie kupa zabawy. Tylko na razie jeszcze trzeba tak, tym PGR zrobić, to będzie pierwsza strefa. W ogóle hajs wpadł, więc może być szkoła i w ogóle. Na razie zarabiamy. Jak PGR... Kurde, tylko te obszary rolnicze to są takie, kurde, trochę hardkorowe w Europie. Więc tak, ci tu mają problem z wodą, więc dowódźmy im to, że tak, skoro tutaj tak czekam. Ale to ci są part... A... Przynajmniej to dobudować aż. Zróbmy na razie to. Tu był ten PGR. Kurde, i to będzie taka... Okej, więc tu jest strefa... Oczywiście tak, to nie może być tak, że jak tu są... Spójrzmy na te strefy. Tu jest ta słynna fabryka, tak? Tak. Więc tu była oczywiście strefa, stwórz dzielnicę. Dzielnica Mileszki. Kurde, nie wiem, Mileszki, jak tam ten... To będzie słynna... Co tu będzie? Okej, zastanówmy się tak. Przepisy. Styl domyślny. Zużycie energii, podatki. Zakaz spalania, zakończenia zwiększenia podatki, zagospodarowanie przestrzenne. A, to jeszcze nie teraz. Zużycie energii, zużycie wody... No, to nic mi nie da w sumie, ale potwórzmy już te strefy. Specjalizacje. Tu będzie jakiś przemysł ciężki. Nazwiemy ją azbestówka. Tu azbest robili kiedyś. To będzie mężka. Dobre. Azbestany. Jedziemy na azbestany. Kurde, jakby to nazwać sprytnie. Azbest... Azbeszyn. To było takie mała wieś kiedyś, bo to się połączyły te wsi, nie? To był Azbeszyn. Tutaj robili azbest. Super, super. I tutaj będzie ta strefa rolnicza. A, zacznijmy od tego, że tak. To edukacja, to jest nieważne. Okej. Generujemy nową strefę. O. Park Czechowice. Czechowice brzmi nieźle. Zbyt dejrzan. Moment. To jest taka typowa wieś. Prze... Rybczary. O, tak się nazywali. Nie, to nie, tak się nie robi w Polsce. Przegrę... Dejdowo. Są takie nazwy, co nikt nie wie, co chodzi. Dolne, bo to jest na dole. Natomiast północ, południe, załóżmy. Zarąbiście. Super. Brzmi jak prawdziwa nazwa. I to oczywiście jest obszar, który wypełnimy czymś pięknym, miłością, domyślnie. O, jak fajnie. I tu był tylko PGR, prawda? Był PGR, ale jak zaczęła się dzika prywatyzacja, pobudowali kilka domów, sklep i jest. I super. Oczywiście, jak zawsze się debile posiedali, mamy problem z doprowadzeniem tam kolejnych rzeczy. Czyli oczywiście prąd pociągnęliśmy stąd. Wodę pociągnęliśmy też niedaleko.
to jakoś sobie tutaj żyło. Dobrze. Szkoła. Niech będzie, że te durne dzieciaki mają szkołę. Zrobimy to w nocy czy w dzień? Że nazwasz XIV wieku. Kurde. XIV wieku. Super. Kiedyś to się oczywiście przerobi na farmy. Chyba, że już mogę, bo w sumie nie wiem. Zużycie energii. Edukacja, strefy. Specjalności przemysłowe. A! No właśnie. Więc to rolnicza. Super. I na razie mamy tylko tyle. A reszty są jakieś przemysłowe, typowo. Aha, czy to będzie, kurde, przemysł leśny w tym Azbeszynie? Jeszcze pomyślimy. Szkoła nie napawa, obowiązkowo. Dobra. I zgodnie z zasadą oczywiście, szkoła była daleko. Te świeżo działające rurociągi. Znowu jakiś, kurde, slowpoke mi do mnie pisze. Powinniście też tak hejtować tych nubów, kurde, mieszkańców. Macie tutaj studzienki w drodze. Szkoła, szkoła, szkoła. Gdzie te małe skurczybiki mogą mieć szkołę? Jakbym był tym, kurde... Już wiem. Posiadłość była oczywiście tutaj. Czy nie, nie? Nie budowali nigdy nad tymi. Byłaby gdzieś tu. Tak. Tu by była ta posiadłość. Tam się oczywiście w środku lasu, bo chodzili na polowania. Prawda? Więc była ta bita droga. Nowe usługi. Spoko, spoko, wyluzuj. Tak, tak, tak będzie. Tak było. Można powiedzieć, że tak było. Tu była ta droga. Ona tak szła, oczywiście tutaj zakręcała. Potem tu, bo tu była kiedyś góra, jak były fałdowania alpejskie. Prosto, prosto. Tu przez las, bo byli kulik ci państwo. Hoj, tutaj wyjeżdżała na pole. Bach! I tu była posiadłość stała. Przerobiliśmy ją na szkołę. Ale będzie frajda do mnie dzieci. Będą musiały wracać. Jak dojdą ścieżki. I tu była kiedyś słynna ten. A to małe. Dobra. O, to była mała posiadłość. To byli biedni państwo. I tyle. I super, i tutaj ten. Czy mieli wodę? Mieli studnie, prawda? To myślę, realistycznie wszystko robimy. Mieli własną studię. Co to oznacza, że będą mieć ten, ale no wtedy mają ten. Tu jest więc woda. I mieli szambo tutaj. Tylko... Studnie przerobiliśmy na stację pomp. I z czym jest problem? Kurde, hajs chyba źle wydany. Tak, nie, dobra, jest. A mieli szambo kiedyś. Dobra. Czy nazwa na Evo? To jest dobry pomysł. To jest bardzo dobry pomysł. No i pan tutaj jak mieszkał... Jezu, może tam ci się raczej budowali się znowu bez zezwolenia i są jaja. Macie frajerzy. Złote pola kukurydze są wiele lepsze niż nudne fabryki. A Jezu, bo tu kazałem zrobić pola. Ach, ciul, będzie dobra wieś. A tu oczywiście problem. Też bez zezwolenia, powinna być kara, ale niech znają dobrego burmistrza. Ale super, wieś. Czy można budować dziurawe drogi? Nie wiem, duże, duże pole ten. No i kurde, dobra, będą mi wiercić dziurę w brzuchu niestety. Więc trochę przyspieszmy historię i za komuny podłączyli ich do sieci wodociągowej. Niestety, musiałem tak oszukać historię. Więc tak, tutaj dzieci sobie dojeżdżają do szkoły. Teraz tak, jak to było? Bo były w ogóle... A to jest co? Ogrzewanie. Ho, 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 elektrociepłownia. Jak to działa? To będzie dopiero kiedyś, kotłownia miejska. A, to będzie, zrobimy bloki perlowskie, mam nadzieję. Aha. No i oczywiście wieś się rozrastać, rozrastała. I... Kurde, zaczęli się znowu osiedlać. Korwinville. Zastanówmy się. Tu była ta podstawowa wieś. No i zaczęło coś powstawać tutaj. Tu była szkoła. Ha. Co to oznacza? Co to oznacza? Gdzie by tu jeszcze... Aha,
No i była taka wieś rolnicza. Tutaj niestety nie było za bardzo niczego. Więc jak się tu wjeżdżało i jeździło z fabryki, to można było dojechać polną drogą. Taki piękny obszar. Tu się tak jechało, jechało. O, uwaga, żeby tam nie przeciąć tych słupów. No i tutaj nagle zakręt 90. Taki. Rozwidlenie było słynne. No i tutaj były pola. Kościół też. Czy kładki dla pieszych? Wiem, tylko jeszcze ich nie mam chyba. Tak? Że warunki drogowe. Co to jest? Składowisko śniegu. Wow, a to za chwilę. Na razie niech się, kurczę, pomęczą z tym śniegiem. No i tu była wieś. Wieś, bieda w ogóle. Tutaj zamarzali. Tutaj ciężko było dojechać. Tak było. Tak było. Jezu Chryste, tak. Jak najwięcej oczywiście tych rozjazdów, bo każdy chciał mieć dojazd do chaty. To oczywiście nie mogło być tak, że jedno osiedle tutaj się rozjeżdżało w tę, tu w drugą stronę. Tu krzywa ulica, tak, wszystko oczywiście jakieś tam dziurawe. No i tu mieszkali też chłopi z tej strony. Oczywiście każdy miał osiedle, dobra. Tutaj był ten pola uprawne, zimowe, prawda, sadzili jakiś ten, tu mieszkał. Tu powstał oczywiście sklepik w międzyczasie, na rogu zawsze był sklep. A to będzie dobre. Tu kolejne pole, tu ktoś mieszka. Super. Tu nagle zrobiły się takie troszkę serie, większy sklep był. Tu znowu pole. Tu pole takie nie do końca. No i tam, na szpitalu już mnie nie stać, no to spoko, życie. I to oczywiście była kolejna wieś. Jakiś tam Ewo, co? Teraz to pociśniemy. Aha, tu była koncepcja, że tutaj, dobra, to też będzie rolne. A już fabrykę można by zrobić, zaraz będzie fabrykę zrobimy. Najpierw trzeba wyznaczyć ten obszar. To jest ta słynna wieś. Rataje, jaka dzielnica, kurde. Jakiś tam Ewo. Kurde. Dzieciaki się rodziły chore. Herlacze Jary to były, słynne. Albo herlacze... Paździerze. Ciur. Tu mieszka. Typowa, piękna, polska miejscowość. Nie mieli kanalizacji, dopiero za PRL-u im doprowadzili. Niestety musimy się trzymać koncepcji, że to jest gra. Wodę będą mieć, super. Teraz tak, tą strefę trzeba oczywiście ogarnąć. Więc tak, w Azbeszynie oczywiście tylko przemysł ciężki. Bo to nie może być inaczej. Tu tylko ten. Tu było rolnicze. Super. I gdzieś tu będą drwale jeszcze. Czy możesz zrobić już tunele? Nie wiem. Tu będą tak rolnicze. Tutaj gdzieś byli rybacy. I tutaj się, kurde, skręcało do lasu. Oczywiście nie z prostej drogi, tylko budynek spłonął. O, pokaż. No! I tutaj oczywiście mieli straż pożarną. Mam nadzieję, że zaraz się dorobimy straży. Ile tam pieniędzy jest? 6 tysięcy. Spoko. Ale super. Dobra. Spójrzmy tak. To jest wjazd. Zarobiście. Okej, co to jest? Przestępczość na wsi? Na wsi przestępczość. Kościół się powinno postawić i przestać, żeby spadać. Czy gdzie busy? Zaraz właśnie busy. Dojdziemy do tego. Okej, nowe usługi. Tak. Więc szkoła powstała. Małe skurczysyny mogą się już uczyć, ale nie chcą się uczyć, więc nie ma co się przejmować. Zaczynają się niezłe przygody. Elektryczność, inne takie, remiza.
No nic, musimy na razie to zarobić. Będzie wszystko dobrze. Na pewności safe, prawda? I tak się żyje w tej Europie. Twoje tworzenie paczek to ten. Dobra, ja sobie tak, zrobię tutaj szanownym tuberom cięcie. Zniknę na parę minut. I... Czy no, ale na parę tygodni oczywiście, tuberzy.